Ostatnio opowiedziałem wam historię o dwóch największych fake gigantach w historii internetów. Był to irański, jak i pakistański Hulk. Dzisiaj natomiast opowiemy sobie o autentycznych gigantach, takich z prawdziwego zdarzenia, którym obce są obróbki w Photoshopie i zbędne kilogramy tłuszczyku. Przed wami Martin Ford i Rich Piana. Jeżeli jesteś nowy na kanale, pamiętaj, żeby kliknąć przycisk subskrybuj na dole, żeby dostawać powiadomienia o nowych materiałach na kanale. Numer 1. Martin Ford. Martin Ford, jak mówi nam Wikipedia, jest brytyjskim kulturystą, modelem fitness, aktorem oraz trenerem personalnym. Ten urodzony w roku 82 olbrzym zgromadził na swoim Instagramie ponad 4 miliony osób obserwujących i nic dziwnego. Takich genów mógłby pozazdrościć nie jeden kulturysta, ale co czyni go gigantem nad gigantami, to fakt, że mierzy bite 2 metry. Jako nastolatek Martin był dość szczupły w porównaniu do dziś. Przy wzroście 2,03 metra ważył zaledwie 78 kg, co umówmy się, jest dość sporą niedowagą. Jak sam twierdzi, był raczej zakompleksionym chłopaczkiem, a bycie kościstym jego najgorszą zmorą. Bardzo źle wspomina tamten okres. Na tamtym etapie swojego życia nie miał jeszcze w planach uprawiania sportów siłowych. Ford marzył, by zostać zawodowym graczem krykieta i przez ładny okres czasu trenował ten sport. Plany pokrzyżowała kontuzja, której doznał na jednym z treningów. Musiał porzucić ten sport na 12 miesięcy. W chwilach mroku i słabości pokontuzyjnej odnalazł drzwi, które były kluczem do wygrania walki z samym sobą. Były to drzwi do świata kulturystyki, to właśnie. I wiecie, nie trzeba być pudzianem, żeby domyślać się, że zbudowanie, a następnie utrzymanie formy giganta jest zajęciem na cały etat. Martin zdecydował się pracować na dwa etaty i zrobić z siebie giganta nad gigantami. Przez lata niewychodzenia z siłki z ewentualną przerwą na 15 obiad stał się sensacją w internecie. Został zauważony nawet przez Hollywood i miał swoje parę minut w paru znaczących produkcjach. W każdym właściwie grał jednego i tego samego gościa. To jest, wiecie, wystarczy spojrzeć na niego. Normalnym jest, że Martin nie będzie grał baletnicy w nowej części Jezioro Łabędziego. Wcielał się więc w rolę życia, a mianowicie bycie tym złym koksem nad koksami. Bo choć Martin na co dzień jest raczej ciepłym i sympatycznym facetem, to teraz musiał założyć maskę złoczyńcy i, mówiąc kolokwialnie, dostać lanie od tego drugiego, ale takie epickie lanie, wiecie. To jest jak taki boss w grze wideo, jakiś ultra potwór, którego na tle epickiej muzyczki musimy ubić, żeby zakończyć misję. Ford pojawiał się zawsze w jakiejś epickiej scenie podczas filmu i toczył batalię z głównym bohaterem. Jednym z takich popularniejszych był Bojka. Sportowiec miał tam swoje 5 minut. I dosłownie 5 minut, bo scena z jego udziałem właśnie tyle trwała. I chyba wszyscy wiemy, jak takie batalie z bossami zazwyczaj przebiegają. Pierw dostajemy lanie, potem patrzymy gdzieś w głąb sufitu, zastanawiając się nad sensem i nagle jakiś przypływ mocy plus 20 do wytrzymałości i co dalej, chyba doskonale wszyscy wiemy. Właściwie każda z ról, w jakiej się pojawił, polegała właśnie na pojawieniu się ni z dupy, ni z pietruchy w jakimś randomowym momencie tego jednego gigantycznego gościa. Dostał takich ról może z 8 i kolejną z nich była chociażby w Szybcy i Wściekli 8, gdzie tym razem wystąpił na jakieś 2-3 minuty w filmie. Toczył tym razem walkę w nieco ekstremalniejszych warunkach niż to zwykle. Tak właśnie Martin zdobywa popularność do dziś na całym świecie. Pojawia się czy to na okładkę w jakichś popularnych magazynach, czy to w filmach jako postać, powiedzmy, bardziej drugoplanowa. Nie jest jakąś hollywoodzką gwiazdą typu Stallone czy Schwarzenegger, bardziej takim, bym powiedział, wytworem internetu, którego nieziemskie wymiary robią szum. Bo nie wspomniałem, mężczyzna waży 140 kg wagi i to jak widać czystego mięsa, co jest wręcz przerażające. W 2018 roku Polska Federacja KSW ogłosiła debiut Forda na wrzesień następnego roku. A już teraz myślę, że powitajmy w klatce nowego zawodnika Federacji KSW, który już złożył swój podpisek, kto wie, czy nie będzie to przyszła duża, dosłownie duża gwiazda Federacji KSW, Martin Ford. Powiem, że byłem bardzo zaskoczony takim pojedynkiem, że nasza rodzima federacja zrobiła duży krok naprzód, decydując się na Forda. Ja wiem, pewnie nie wyglądałoby to tak epicko jak w filmie Bojka, ale kto wie, nie wiedzieliśmy jeszcze żadnej jego walki w klatce na żywo. Z racji, iż dostał propozycję aktorską w Londynie, nie wziął udziału w wydarzeniu i do żadnej walki finalnie nie doszło. W 2022 roku miał zawalczyć z irańskim Hulkiem, który, no mówiąc krótko, skompromitował się iście i obficie. I nie przypominał nawet w 20% osoby ze słynnych zdjęć w internecie.
I to nie jest tak, że on kiedyś miał taką formę i nagle mu spadła, bo po prostu cały czas dodawał zdjęcia i gdy pokazał się przed kamerami, to dupa. Martin odepchnął pseudo Hulka i wyglądało to strasznie, no, żeby was nie oszukać. Dobrze, że do tej walki nie doszło, bo Irańczyk miał jakieś problemy rodzinne i tyle było złude jego udawania, jaki to on nie jest gigant. Ford jest na co dzień sympatycznym gościem i nie trzeba się domyślać, że większość swojego życia poświęca sportowi to właśnie. Ma parę vlogów z dnia codziennego na swoim kanale i przypomina w nich trochę tą taką customową postać w grze wideo, która pojawia się w cutscence. Wiecie, no raczej druga czy nawet setna osoba, którą mijamy na ulicy, nie przypomina choć trochę Forda. Numer 2. Rich Piana. Rich Piana urodził się 26 września 1970 roku w Kalifornii. Jak mówią niektóre źródła, ten ziomek zaczął trenować już w wieku 11 lat. I to nie tak zwykle, zwyczajnie, jak się to robi na lekcjach WF-u. Tylko nieco wyższa szkoła jazdy. W wieku 18 lat zaczął stosować sterydy anaboliczne. Zdobywał jakieś tam pierwsze tytuły i raczej nie trudno zauważyć, że specjalizował się w sportach sylwetkowych to właśnie. Popularność zdobył na swoim kanale na YouTube, na którym umieszczał filmy o swoim stylu życia. Right, China? Okay. Jego pierwsze filmy z siłownic są z 2011 roku i tak stopniowo Rich budował swoją pozycję w internetach. Przestrzegał zwłaszcza młodych przed braniem środków, o których mówi otwarcie, no i nie oszukujmy się, myślę, że właśnie pierwszą osobą, która nas może przed tym przestrzec, jest właśnie osoba, która takowe środki bierze. Rich przypomina bardziej już takiego Giga Chada niż dwumetrowego, strasznego Martina Forda. Zresztą ma z nim też odcinek na swoim kanale na YouTube. Zamieszkiwał na Florydzie, jak sobie patrzę na jego filmiki, w którym coś sobie jem. Uśmiechnięty, to wiem, że mam przed oczami definicję człowieka spełnionego. Trenował on bardzo, ale to bardzo zaciekle, bowiem jego treningi trwały nawet do 3 godzin. Były to potworne batalie z ciężkim żelastwem, a posiłków spożywał nie 5 jak każdy szanujący się kulturysta, a tylko 12. Na środki anaboliczne wydawał ponad kilka tysięcy dolarów miesięcznie przez prawie 30 lat swojego życia. Oddał się temu, co kochał i to się ceni w dzisiejszym smutnym społeczeństwie. Zmarł 7 sierpnia 2017 roku. Ja z tego miejsca odsyłam was do poprzednich odcinków o irańskim i pakistańskim Hulku. Ogadnijcie, bo ja jasa nieźle. Tutaj macie adnotacje, a jak nie macie, to linki w opisie i przypiętym komentarzu.